Cześć, Ben! Pobawimy się dzisiaj? O, Holly! Też tutaj jesteś? Wiesz, tak sobie spacerowałem właśnie z Gastonem i w sumie, dobra, troszkę się nam nudziło. Chętnie się z Tobą pobawimy. Super, Ben! Chodźmy w coś pograć. Ale Holly, nie mamy w co grać, ani czym grać, bo ja chciałbym pograć w piłkę, a nie mamy przecież piłki. To czym będziemy grać? Nic się nie martw, Ben. Zaraz coś znajdziemy. Może nawet wyczaruję jakąś piłkę. Co ty na to? Świetny pomysł. Tylko nie grajmy Gastonem, dobra? Zobacz, jak się zmartwił. Chyba nie chce grać. Nic się nie martw, Gaston. Nie będziemy tobą grać. Zaraz wyczaruję dla nas nową piłkę. No to już, rzucam zaklęcie. Abrakadabra, abrakadabra. Niechaj z nieba spadnie piłka. Juhu! O, już mamy piłkę do grania. Widzisz, Ben? Chodź! Super, Holly. To co, zaczynamy grę? No jasne, Ben. Chodź, zaczynamy grać. Mogę ja pierwsza rzucić? Mogę? No dobra, możesz pierwsza rzucić. Rzucaj, Holly. To rzucam. Łap, Ben. O, do ciebie. Dzięki, Holly. Teraz ty. Juhu, jak fajnie. Dawno już nie graliśmy w piłkę. Wiem. O, patrz, to Gaston. On chyba też chce z nami grać. Spójrz, Holly. Gaston złapał piłkę. Gaston, no co ty? Ty nie grasz. Jesteś przecież naszym zwierzakiem. Juhu, jak ta piłka daleko poleciała. Pogramy my, dobra? Okej. O nie, piłka wyleciała gdzieś daleko. Ben, chodź. Chodź po piłkę. Holly, Holly, zobacz. O, co to? To chyba nasza piłka, Holly. Ale to nie wygląda jak nasza piłka. To chyba jest jajo. Znalazłem jajo smoka. Holly, chodź zobaczyć. Jajo smoka? Niemożliwe, pokaż. Wow, to naprawdę jajo smoka. Chodźmy do niani. Ona na pewno będzie wiedziała, co z nim zrobić. Nie możemy zostawić samego jaja. Nianiu, nianiu! Holly, nie tak szybko, nie nadążam. Och, Ben, biegnij szybciej. Nianiu, nianiu! Co się stało, dzieci? Tak bardzo krzyczycie? Naprawdę, to chyba coś niedobrego. Zaczynam się martwić. Holly, chodź tutaj i zaraz wszystko mi opowiedz. Nianiu, nianiu, nie uwierzysz. Znaleźliśmy razem z Benem jajo smoka. Chodź zobaczyć szybko. Nie wiadomo, czy to jest jajo magiczne, czy nie magiczne, ale Ben mówi, że to chyba magiczne jajo. Znaleźliście jajo smoka? Wiesz, Holly, jakoś trudno mi w to uwierzyć. No ale dobrze, chodźmy zobaczyć to jajo. Chodź, nianiu, szybko! Już idę, Holly, spokojnie, nie biegnij tak szybko. Zobacz, nianiu, to jajo smoka. Ben go pilnował i widzisz, ciągle tutaj jest. Mówiliśmy, że to jajo smoka. Tak, nianiu, to jajo smoka. Sam widziałem, znalazłem je o tam, w tej wielkiej, wielkiej trawie. Ojejka, dzieci, to nie wygląda mi na jajo smoka. Nie, na pewno nie jest smoczym jajem. Ale nianiu, to jajo jest chyba magiczne. Magiczne jajo? Na pewno nie. Sami spójrzcie, to jajo należy do jakiegoś ptaka. Nie, dzieci, to nie jest magiczne jajo. Już wam mówiłam, to jajo ptaka. Lepiej zostawmy je w spokoju, bo pewnie po prostu wypadło z gniazda. To jest bardzo możliwe. Jak to wypadło, nianiu? Nie możemy tak zostawić tego jajka. Przecież trzeba je jakoś ocalić. Prawda, Ben? Pomożesz nam? Ja zawsze pomogę. Pewnie, że trzeba ocalić to jajko. Też tak uważam. Holly ma rację. Trzeba pomóc mu znowu trafić do gniazda. Albo znaleźć mamę smoka, znaczy mamę tego jajka. Oj, dzieci, no dobrze. Zaraz wymyślimy, jak pomóc temu jajku. Wiesz co, Ben? Ja myślę, że trzeba sprawdzić, co to za jajko. Bo nie wiemy, czy to jajko smoka. A skoro niania powiedziała, że to nie jest jajko smoka, to czyje to jajko? Oj, Holly, uważaj, jajko się turla. Musimy być ostrożni, nie może przecież nam pęknąć, bo co się wtedy stanie z tym ptakiem, co jest w środku, albo ze smokiem. Ja jednak ciągle mam nadzieję, że w środku jest smok. No nie wiem, to jajko do niczego mi nie jest podobne. Chyba wcześniej takiego nie widziałam.
Wiecie co, dzieci? Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak pójdziemy po jakąś encyklopedię i sprawdzimy, jaki ptak znosi takie jajka. Wtedy będziemy wiedzieli mniej więcej, gdzie szukać tego ptaka i co z nim zrobić. Świetny pomysł, Nianiu! Ja już się nie mogę doczekać! Ciekawe, czyje to jajko? Tak, ja mam nadzieję, że to jajo smoka i może rzeczywiście okaże się smoczym jajkiem. Och, dzieciaki, no chodźcie, poszukajmy najpierw encyklopedię, a później podejmiemy decyzję, co zrobić z jajkiem.